Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie barany i zapraszam do czytania na kwiecień. Przypominam, że jest to rozłożenie ogólne, bardzo proszę więc z dystansem. Wszystkie pozostałe informacje znajdziecie w opisie filmu, więc już nie przedłużam i startujemy. 10 kwestii omawiamy. Pierwsza to jest Wasza obecna sytuacja, ta, z którą wejdziecie do kwietnia i już na początek trzeba będzie dokonać dosyć poważnego wyboru. Dwa miecze, słuchajcie, przede wszystkim starajmy się dokonywać tego wyboru na spokojnie. To znaczy, to też jest tak, że może okaże się, że żadna z opcji nie jest zła i de facto Wy będziecie wiedziały, co zrobić, będziecie czuły, to jeszcze Wasza intuicja będzie Wam podpowiadała, co macie zrobić. Konieczność działań nie minie, tak bym to nazwała, więc ja jeszcze tylko doprecyzuję, czego mniej więcej to może dotyczyć, czy spraw zawodowych, czy emocjonalnych. No dobra, kierujcie się intuicją jakichś życiowych kwestii, moim zdaniem, związanych z pracą bardziej. Może czy angażować się dalej w jakiś projekt, bo nie przynosi jeszcze do tej pory takich efektów, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czy czekać, czy już teraz, wiecie, odcinać kupony od tego, co zostało zrobione. To może być, słuchajcie, coś związanego z Waszym życiowym doświadczeniem. Powiem tak, w siódemce monet to jest karta, która nas zachęca do tego, żeby być cierpliwym. Dlaczego? Bo może się okazać, że jeśli za szybko zbierzemy plony, to zrobimy niewłaściwie. Gdyż gdybyśmy poczekali troszeczkę, to jakby ten efekt byłby bardziej, no większy, tak? Efektywny. Tak sobie o tym myślę. Więc zastanówcie się po prostu spokojnie. Macie arcykapłanka, więc myślę, że sięgając do własnego doświadczenia, może douczając się więcej, może jakby dowiadując się więcej, pozwolicie na odkrycie jakichś dodatkowych szczegółów i to Wam pomoże w podjęciu tej decyzji. Wpływy zewnętrzne. Król buław. Ojej. To jest idealny gość do romansu, bo on nie oczekuje stałych relacji. On może na Was najeżdżać, moje drogie panie, i tak od czasu do czasu, troszkę kąsać, tak? Tutaj na pozycji rodzina, przyjaciele macie króla mieczy, więc to jest drugi uczestnik tego całego przedsięwzięcia. Jeśli jest to Wasz stały partner, to niewątpliwie nie zawaha się, żeby użyć tej szabli, aby tego króla buław tu poskromić, więc uwaga, moje drogie, żebyście przez przypadek nie narobiły sobie kłopotów, dlatego że królowi buław trudno jest odmówić, on jest troszkę natarczywy, ale tylko wtedy, kiedy on Was potrzebuje, powiem w ten sposób, tak, bo jest też lekkim egoistą. Król mieczy z kolei jest analityczny, ocenia sytuację, jest bardzo rozsądny, w trudnych sytuacjach ostrożnie wszystko sobie przemyśli, wybierze racjonalnie i zadziała. Tak bym powiedziała. No ciekawe. Dobra, następna kwestia, nadzieje i obawy. Widzicie, tak jakby jeśli tu dokonujecie wyboru jakiegoś prowadząc biznes, czy teraz na przykład jakby coś sfinalizować, czy jeszcze chwilę poczekać, to tutaj w nadziejach jest, powiedziałabym, energia ósemki monet. Czyli żeby jeszcze doszlifować swoje umiejętności, z determinacją do tego podejść, bo możecie mieć okazję na to, żeby naprawdę opanować coś do mistrzostwa, do perfekcji. Część z Was zapisze się na jakiś dodatkowy kurs z nadzieją, że to przyniesie dużo dobrego i zazwyczaj przynosi, więc spokojnie. Możliwości kwietnia. 9 kielichów. Łapcie tą energię, w której naprawdę czujecie się zadowolony z siebie. To jest, czasami mówi się, karta spełnionych życzeń. Dla niektórych z Was jakieś życzenie się spełni, więc też jakby miejcie otwarty umysł. Natomiast chodzi o to, że będzie możliwość poczuć, że wszystko jest w porządku, poczuć to zadowolenie z siebie, poczuć w ogóle, że wszystko jest możliwe, tak? Może jakieś niespodzianki dla części z Was.
W zakresie materialnym. W zakresie materialnym, ale również w zakresie wzmacniania swojej pozycji, budowania poczucia bezpieczeństwa, jakieś niespodzianki wynikające z wielopokoleniowych gdzieś tam środków materialnych, coś dobrego, co Wam sprawi radość. Czynniki Was ograniczające w kwietniu. Słuchajcie, macie dużo facetów i to takich dojrzałych wokół siebie. Królem Monet może być wasz ojciec. To równie dobrze też może być wasz partner, który z jakichś powodów jego racjonalność, jego praktyczność, jego takie ostrożne podejście do życia może ograniczać was. Ale w tym znaczeniu, że stopować, nie mówię, że to negatywne, bo on wszystko przemyśli, przeanalizuje, szczególnie gdy mamy tu Króla Mieczy. I jeśli będziecie podejmować jakieś nowe przedsięwzięcia, to on wam się pomoże do tego przygotować, tak? Czy on ogranicza? No, wiecie, jeśli wy z czymś chcecie wyskoczyć o tak błyskawicznie, to on może ograniczyć, powiedzieć: prystuj troszkę, pomyślmy o tym, przeanalizujmy to, tak? Dlatego, że Król Monet. Jest praktyczny, on ceni sobie wynik, więc lubi to wszystko mieć jakby połapane, przeanalizowane, lubi wydajność tego, co robi, więc na pewno zadba o to, żebyście się nie spalali bez sensu. Jeśli to jest was szef pracy, to też może trochę ograniczyć wasze pomysły, ale w dobrej wierze cały czas, tak jak mówię. Dobrze, czynniki konstruktywne, te, które będą wam pomagać, super, praca zespołowa, umawianie się z kimś na coś, jak dorośli ludzie. Trzy monety to jest w ogóle takie projekty domowe, pracowe, powiedziałabym, budowania czegoś niezwykłego. Trzy monety to jest bardzo inspirująca energia, gdzie my możemy się od innych wiele nauczyć. Tworzymy pewne rzeczy z planem. Jest plan, król monet. Przedstawił plan, a my teraz tworzymy. Wszystko jest połapane, wszystko jest tak, jak potrzeba. Mamy wszystko, żeby tworzyć te rzeczy w sposób wyjątkowy, żeby one były absolutnie oryginalne. Mocne wasze strony w kwietniu. Super, wyobraźnia. No, ten król monet jest potrzebny, możecie odpływać. Jest 7 kielichów, słuchajcie. Na pozycji możliwości to jest bardzo fajnie, bo to jest energia, ok, rozmarzenia i iluzji, ale też niezwykłej kreatywności, którą mamy w sobie, tworząc jakby te marzenia, marząc, tak? Na pozycji mocnych stron waszych może być to, że będziecie mieli dużo do wyboru. I okej, trzeba się zastanowić, co wybierzemy, bo nie wiemy dokładnie, co ukryte jest w tych kielichach, ale możemy sobie poprawić jakość życia, emocjonalną, materialną. Więc ostrożnie wybierajmy, ale też uwierzmy w siebie, realizując ten wybór. Wynik, rada na cały miesiąc dla was. Dwie monety. Więc tak, jeśli chodzi, ponieważ pojawił się król buław, muszę to powiedzieć, jeśli macie ochotę, moje drogie panie, sobie poflirtować, poromansować, to ostrożnie, dlatego że to żonglowanie, ta żonglerka, ona na dłuższą metę może być po pierwsze męcząca, po drugie, jak się coś wyda, to mogą być kłopoty przy królu buław, bo jego trochę ciężko jest wystopować. Natomiast w kwestiach materialnych, przydomowych, to jest taka energia, w której warto jest zachować elastyczność, to jest jakby rada na cały miesiąc, żeby być elastycznym, żeby układać sobie różne rzeczy zgodnie z priorytetami, balansować zgodnie z priorytetami, tak? Zachowywać balans w ogóle, okay? No i pamiętać, że zbyt długo, no, nie da się ciągnąć dwóch projektów jednocześnie, jeszcze zajmować się domem i próbować znaleźć czas dla rodziny i na pasję. Także to trzeba też mieć z tyłu głowy, że to energetycznie może być bardzo wyczerpujące, więc po pierwsze dbajcie o siebie, o swoją własną satysfakcję, o siebie względem w ogóle. Natomiast też miejmy z tyłu głowy, że za jakiś czas trzeba będzie to zmienić, zanim samo gruchnie, nie daj Bóg. I z czym wchodzicie do maja? Proszę, rycerz monet. Z jakimś nowym pomysłem materialnym, moim zdaniem. Tak bym powiedziała. Ostrożnie, czekacie na idealny moment, żeby coś może komuś zakomunikować, może jakby, żeby wdrożyć swoje pomysły w życie, żeby wdrożyć projekty w życie. Rycerz monet, kochani, on się nie śpieszy. Ale też jakby działa bardzo skutecznie, pomału do przodu. To jest też w was takie poczucie, moim zdaniem, że niezależnie od tego, czy pracujecie nad jakimś projektem w pracy, czy nad czymś w domu, czy nad budowaniem relacji, zdajemy sobie sprawę z faktu, że
trudno jest oczekiwać rezultatów pozytywnych bez takiej, wiecie, pracy u podstaw każdego dnia nad związkiem, nad dokształcaniem się, nad tym, żeby starać się wykorzystać tę energię ośmiu monet, czyli przejść do pozycji mistrzowskiej w tym, co robimy, albo w tym, nad czym nam zależy. Super, dużo spokoju tu widzę. Tylko ten król buław mógłby gdzieś tam trochę namieszać. Natomiast w ogóle, panie, jeśli jesteście singielkami, to słuchajcie, trzech króli macie tutaj wokół siebie i rycerza. I to każdy inny. I to może wam przynieść dużo satysfakcji, inny mówi dziewięć kielichów i dużo rozmarzenia, bo nie będziecie wiedziały, na którego się zdecydować. Tak może być. Czemu nie? Poza tym pojawiły się trzy monety, które ok, oznaczają pracę zespołową, ale czasem też mówią o tym, że jest więcej niż jedna osoba w relacji, więc oddychaj, proszę, jakie czytanie. No, kochane, oddychaj, uspokajajcie się. Może część z was będzie musiało sobie trochę odetchnąć, może naprawdę jakby nie spodziewałyście się takiego powodzenia prywatnego, tak? Może część z was nie spodziewa się pewnych propozycji, które przyniesie życie w kwestii zawodowych, żeby się rozwijać, więc po prostu oddychaj. Wszystkiego dobrego wam życzę, uważajcie na siebie bardzo proszę i jesteśmy w kontakcie.